Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś jest ze mną szef Dave. Gitara siema. O kurczę, gitara siema, jak ja dobrze słyszałem tego przywitania. W każdym razie, widzowie, jesteśmy dzisiaj na serwerze kidowice.pl i dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowym odcinkiem. Z tego powodu, że wbiłem sobie dzisiaj tutaj na serwer i patrzę, jest pewna osoba, która sobie tutaj gra, panie Dawidzie. Czy ty wiesz, o kogo mi chodzi? No, oczywiście, że tak, no widzę. Tak, słuchaj, jest na serwerze w tym momencie youtuber Milkacz. Oczywiście dostała taką tutaj rangę na serwerze, więc widzowie, wbijajcie i może ją znajdziecie. Nie będę wam pokazywać, jakie to są kordy, bo nie będziemy na nią ściągać tutaj, prawda, niebezpieczeństwa, ale w tamtym miejscu, za tą mgłą, jest jej działka. Odkryłem to, my w tym momencie jesteśmy... Czy ty jesteś na Vanishu w tym momencie? Tak. A nie tak? Wiem, czy... A nade mną jest napisane Vanish, że mam? Tak, no. To nad tobą nie jest. To nie jesteś na Vanish. No nie, więc... teraz mam włączony, Okej, to nie widzę w ogóle tego, nie widzę tego. Widzisz, bo ja cię dobra. Widzę, no, ja widzę. Okej, no to najważniejsze, że ja jestem na Vanishu i ty jesteś na Vanishu w takim razie. W dzisiejszym odcinku strolujemy Emilię, zobaczymy, bo ona totalnie nie wie, jak działa ten serwer, nie wie o tym, że mamy możliwość trollowania, nie wie, że mamy taką komendę jak troll V4 i możemy sobie tu wejść, wybrać sobie Milkacz i mamy masę możliwości na strollowanie jej, ale myślę, że wykorzystamy również takie tradycyjne sposoby. Oczywiście widzę, jak chcecie kolejny odcinek strollowania kogoś, no bo trollowaliśmy widzów, teraz trollujemy youtubera, czyli Milki. No więc, czy tam youtuberkę powinno się odmieniać, przepraszam. Youtuberka! Też z klasą. Tak. No to widzę, jak chcecie kolejny taki odcinek, łapka w górę i subskrypcja, dajcie znać w komentarzu, jakie jeszcze moglibyśmy tutaj filmy nagrać tego typu. No i co, Dawidzie, możemy przejść chyba do trollowania, dawaj. Więc zapraszam tutaj za mną. Tutaj jest jej działka. O, patrz, ona buduje, ja to rozbudowuję to ciągle, jak widać. O nie, moby na mnie się... ten. Jest, Milki Land, weszliśmy na teren działki. Dobra, musimy być, będziemy na Vanishu, bo widza mogłem trollować nie będąc na Vanishu, ale Emilii nie trollujemy bez Vanisha. No, ona jakby nas zobaczyła, to już by z bomby wiedziała, o co chodzi, więc Vanish jest tutaj konieczny. Dobra, i teraz tak, czy masz jakiś pomysł na to, jak moglibyśmy ją trollować? Ja proponuję na początek jakoś tak subtelnie wybrać sobie troll V4 i poradzę zabrać na przykład, co my tutaj mamy na przykład. Możemy ją zamrozić, patrz, to jest taki prosty ten pyk. O, widzisz? Czy nie może ruszyć? Ja jest, nigdy totalnie, nie jest totalnie zamrożona. Uwaga, nie może nic zrobić, odblokowuję ją. Pyk. No, dobra, jest, patrz, miecz wzięła. Miecz wzięła, ale totalnie nie mam pojęcia, że to my. Jest dobrze. Pamiętajcie, widzowie, że my mamy Vanisha, ona nas nie widzi. Więc w tym momencie, mimo tego, że ja widzę Dawida tutaj obok i tak dalej, niech was to nie zmyli. To jest tak, jakbyśmy byli na podstawie niewidzialność, możemy chodzić koło niej. Patrz, ja mam nawet udowodnię. Tutaj sobie, prawda, staniemy. No i ona, prawda, elegancko, normalnie. Nawet nie wie, gdzie stoimy, pyk, pyk. No i sobie możemy tutaj być. Z rzucią. Myślisz, żeby ją uderzyć? O nie, ja nie mogę! Ten grad nie ma włączonego PvP! Więc nie mogę. Kurczę, to jest... Ale wiesz, co możemy zrobić? Czekajcie, ja sobie włączę tutaj, prawda, game modzika, żeby zabrać sobie jajko. I zabierzemy tutaj szkieletona. Uwaga, bierzemy szkieletona. Jajka są dobrym trolem, ale... O nie, spadła na creepera! Dobra, wybuch, ale ona ma wyłączone na działce chyba wybuchanie creeperów. Dobra, patrz, co teraz robimy. Wchodzę do niej na chatę. No. Zestakowałem jej 5 szkieletów w jednego, zapomniałem, że tu się stakują. Chciałem zrobić jej armię, a okazało się, że one się zestakowały. Będzie musiała 5 szkieletów pokonać, 5 razy go zabić. Ale nie wiem, czy ona go zauważy w ogóle. Jest tam skitrany, ona tam ma jakieś zejście na dół jeszcze. A faktycznie, no, jakaś tajna baza. Dobra, czekaj, patrzę na Troll V4 jeszcze, co byśmy mogli jej dać. Bo ona na razie ten dach robi. Jakoś trzeba było ją... Start control! Stary! Ty się nie ruszasz? Tak! Co tak. Ty gadasz? Tak, start control. Czekaj, idę z nią tutaj. Idę ją wyprowadzić w las. Ej, daj mi spróbować to zrobić. Czekaj, dobra, czy ja... Już zabrałem od niej kontrolę? Nie, dalej ją kontroluję chyba, nie? Stop control, okej, zastopowałem, jest. Tam masz... Wziąłeś to? Teraz ty ją kontrolujesz, czy co? Ja mogę nią chodzić, no! Normalnie, o, stary. Kurde, ale mocne. Ty tylko... Jak teraz z tego wyjść? No po prostu jeszcze raz musisz wejść w Troll V4 i wyjść z tego. Okej. Z kontrolowania. Okay. Stary, przyszedł tutaj jakiś Kilkox Plus! Co jest grane? Rasteusz! A widzę, no. Dobra, czekaj, trolujemy Rasteusza przy okazji. Biorę go na kontrolę, uwaga, Rasteusz. I bierzemy, uwaga, start control. Dawaj. Ej, jeszcze jest Olek. A, jest Olek, to dawaj Olka kontroluj. Kontroluj Olka. Emil, te tu jakiś, kurde, gracz zwykły. Dobra, przestopowałem, już go nie kontroluję, patrz, będzie pisał na czacie coś zaraz. Ej, tu są trzy ja osoby. Ja nie mogę, co jest grane.
Czemu to są trzy osoby, stary? Ej, on napisał normalnie, hej, on nic, nie zwrócił uwagi, no oni się chyba mogą teleportować do Milki, albo ona ich tepnęła, nie wiem, jak oni się tutaj dostali, szczerze mówiąc. Dobra, jak on ma, Rasteusz. Tak, kontroluję. Dobra, czekaj, ja Troll V4 idę na Milki, coś trzeba ją skontrolować, uwaga, bierzemy ją. Ty, a może wezmę jej random teleporta, żeby ją wyciągnąć tam, żeby też widzowie poszli. Bo za dużo tu jest młyn. Dobra, no daję random mówić. Teleporta. Poszedł random teleport. Co jest, kurcze? Gdzie ona stary, jest? Ona lata pod ziemią! Co jest grane? O nie! Ej, co jak ja mogę to przerwać? Co jest? O kurde, ej, dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? TP, Mil, Catch. Dobra, tepnę się do niej. Jest na spawnie, jest na spawnie w tym momencie. A, widzę. Dobra. Naprawiło mi się, widzę teraz na tobą tego Vanisha w końcu. Dobra, uwaga, dobra, sprawdźmy, zrobimy kolejny. Ona. Czy ona coś. Dobra, i coś mi się stało. Wyrzuciło. Dawaj ją na tą wyspę, czekaj, ona musi już nigdy. Ale ona tam się tepnęła, bo ja nie mogę się tam tepnąć, nie wiem gdzie to było, ona by musiała tam pójść, pewnie tam zaraz pójdzie. Widzę, wy też tak, wy też macie lagi. O nie, to nie są lagi, to jest prawda kontrola. Dobra, czekaj, idę tak, biorę rotate player, stary, nie wiem co to robi. Dobra. Ale, dobra, rotate'a kliknąłem jej. Ej, ona gdzieś poszła, TP Milkacz. Dawaj za nią od razu, Milkacz, dobra. Uwaga, gdzie ona jest? A u siebie, dobra. Jest u siebie, jest straszny młyn tutaj, no. Jest takich tutaj, prawda, straciłem moje itemy wszystkie. Co? Ona zginęła? Kurde. Ej, dobra, czekaj. Wiesz co się mogło stać? Że jeden ziomek ją znalazł i po prostu, wiesz, jakoś gadaje ze sobą na Discordzie i po prostu się tapali do niego. Może tak być. Dobra, słuchaj, spróbujemy ją... Prezes studni. No to trzeba ich wszystkich wykurzyć, słuchaj, ja mam pomysł. Jest tutaj takie coś jak strollowanie za pomocą TNT Race'a. Więc uwaga, pyk! Yeah! O kurde, ale buchnie! Nie! Zginęła Emilia! O nie! Ale zrespiła się coś! Jest, a i znowu TNT ma pod nogami? Miała, no. Ja nie widzę tego TNT w ogóle. Milkacz wszedł, ona wyszła z serwera, dobra. A co się dzieje? Dobra, wyłączę to może w takim razie. Wyłącz. Dobra, wyłączyłem, powinno być... O nie, ona jest jakaś zbugowana, co jest ze mnie tak? Widzisz, czekaj, my chyba za bardzo ją trolujemy, czekaj tu. Ja może, dobra, rotate'a kliknę, bo nie wiem czy to rotate jej nie robi. Nie, ona jest dalej taka zbugowana. Jak to jest zrobione? Ej, dobra, ja nie wiem jak ja jej to zrobiłem, przecież ja nie mogę tego wyłączyć. Kurde, Filipie, coś ty za komendy nawciskał. Dobra, czekaj, zróbmy w takim razie... No nie wiem, co mam zrobić, stary, w tym momencie. Czy ona dalej ma takiego... O nie, znikła, gdzieś poszła. Chyba wróciła na spawna. Czekaj, nie ma jej w domku. A możliwe. Czekaj, TP Milkacz. Sprawdź, czy gdzieś tam jest. Idę, tam jest na spawnie. Jest na spawnie w ogóle do serwera. I dalej się tak buguje? Nie. Ale ona jest... Aha, dobra, to czekaj, TP Milkacz, sprawdzę, gdzie ona poszła. A nie, jest tu znowu. Dobra. Jest, widzę, no, magii. Czekaj, zobaczę, co my tu możemy zrobić z nią jeszcze. Wiesz, tu jest w ogóle... Ej, dobra, wiem! Ja jestem ciekaw, jak ja wpiszę Vanisha, czy ludzie pójdą za mną, czy dalej będą koło niej stać? Kurczę, nie pokazuj się, bo oni będą wiedzieć, że trolujemy wtedy. Bo będzie wiadomo, no, że to my. Oni nie wiedzą, że ty jesteś. Ale wiesz, oni mogli oglądać mój odcinek, gdzie już trolowałem ich. No, i jej napiszą. Spokojnie. Oni wiesz, ja im napiszę, siema widzowie, te powiem się, zaprawdzie co się dzieje, wiesz, tak. No dobra, dawaj. A ja w tym momencie biorę tak, biorę do ekwipunku stack diamentów. I daję to Emilii. Pardura? Ej, co oni, nie widzą, kurde, ej, widać mnie, nie, widzą mnie niektórzy, kurde. Widzą. Dobra, ja dałem Emilii do ekwipunku stack diamentów. Ej, dobra, ona stoi awka. Tak, no, jestem ciekaw, jak ona to zareaguje. Dobra. Idę. Dave, odczytaj mes, napisała coś do ciebie. Ty, no, napisała mi. Mam lagi na waszym serwie. Co, tak się napisała? O nie. Ona chyba myśli, że... Ona myśli, że to lagi są. Nie jest świadoma tego, że jest trollowana. No to dobrze. Dobra, czekaj. Kurde, biorę ich. Sprawdzę jeszcze na Troll V4, co byśmy mogli zrobić. Tutaj jest... co my tutaj mamy takiego ciekawego? Ej, mogę ją zamknąć w bedroku. Tylko ona by musiała...
Dobra, przyjmuję, dobra, widzów, dobra. Przyjmuję, patrz, nie widzą, dawaj, trolują tam, ja biorę ich, biorę ich. Ale, dobra, okej, okay, ona też wyszła. Tak, jak grupa ze mną idzie, wycieczka, kurde. Dobra, uwaga, daję jej areszt, pyk. Dobra, jest zamknięta w bedroku, w tym momencie. O nie, widzowie to widzą. Oni jeżeli napiszą, że to jest, że ją trolujemy. O nie, dobra, o co chodzi, czekaj, biorę ją, wypuszczam z tego aresztu, pyk. O nie, nie mogę jej uratować z tego. Co jest grane, stary, nie mogę tego wyłączyć. A ci widzowie są tutaj na podglądzie. Musisz tu przyjść ją uratować. Bo jak ja to rozwalę, to nie będę wiedzieć, że ktoś tu jest na vaniszu. Dawaj. Idę, jeszcze. Dobra, okej. Okay. Jeszcze. Okej. Git, dobra, jest dobrze. Dobra, no jest tu niezły myn, nie? No tyle tu ludzi się teraz zebrało. Jest taki meeting. Ja nie mogę, to nie idą. Fajnie, ma wolne. Biorę ich. To ma wolne, ale co ja mam jej zrobić tutaj, jak oni co chwilę do niej podchodzą? Czekaj, zobaczę, co ona ma jeszcze tutaj na... co do trollowania, cośmy mogli zrobić. Zrobmy może... Guardian Arrow Spawn? Dobra, Herobrine'a jej daje. Uwaga. Dawaj. Ja odciągam widzów. Co jest grane? Pali się chata. Pali się chata. Cała? No nie, tak trochę. Ej, co jest tutaj? Nie. Tutaj leży jakiś hełm. Nie, przestało. Nie ma. Ej, ona zginęła, czy co? Ja ją zabiłem? Ta. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Weszła. O nie, ale o nie. Ogarnie, dziewczyno. Dawaj, zamykam w jakiejś pułapce. Kurczę, no właśnie, wiesz co, mogę ją zamknąć w pułapce z pajęczyny. Uwaga, pyk. Zamknięta. No nie, jeszcze widzowie, kurde, w tym są. Ale ile tu jest osób, ty to widzisz? Tak. To jest 20 typa. Nie, tu jest taki młyn, stary, nie da się jej trollować w tym momencie, bo wszyscy są tutaj, że tak powiem, i mają, wiesz, mają dowód na to, co tu się dzieje, nie? Biegają, jest straszny młyn. No niestety, ej, dobra, ale to czekaj, spróbujmy ją jeszcze jakoś inaczej strollować. Zejdźmy może tutaj, o dobra, uwolniła się z tego. Zejdźmy tutaj na dół do tej, o, ona tu nic nie ma, tylko wydrążyła dziurę póki co, no dobra, no to tutaj nie ma co robić. No dobra, stary, co my możemy jeszcze z nią zrobić? No to jest taki młyn, że trochę inaczej to wyobrażałem. Myślałem, że będzie bardziej prywatnie, wiesz. A tu ale jednak, kurczę... Tepnij milkę gdzieś, wiesz, kurczę, gdzie nie ma działków. Dobra, ej, to jest dobry pomysł. No czekaj, to tyle... No właśnie jestem ciekaw, czy oni polecą za nią, czy nie? Czekaj, sprawdźmy. Dawaj do mnie, tutaj. Patrz. Dobra, i to tepnij ją do siebie, ja lecę do ciebie. Tepłem. Dobra, jestem. Okej. Okay. I co, i ona cię widzi, nie? Nie widzi mnie. To pokaż. No dobra, no to nie, to... Kurczę, ona będzie wiedziała, że to chyba ty, skoro ją tepnąłeś. Ale ona nie w ogóle gra jak gdyby nigdy nic, nie? Dobra, czekaj, troluję ją teraz. Uwaga, tu bierzemy trola i uwaga, zamykamy ją w czym by tu można było zrobić. Co to jest demo? Explode, kurczę, start control. Dobra, start controla robię jej. Muszę ją wynieść w ten. Z drogiem wodę. Wodę, tak jest. Dobra, mam ją pod kontrolą. O, ja mam jej narzędzia też w tym momencie. Dobra, troll V4, stop control. Dobra, jest pod wodą. Nie. Alo, Dawid, ona nie wie, co się dzieje. Nie wie, dobra, nie patrz, wie, patrz, nie robię jej arrow strzał, ten. Spam strzał, arrow spam, pyk. Zginęła? O nie, zabiłeś ją, typie! Nie, czy ona straciła itemy swoje tu w tej wodzie teraz? O nie, straciła itemy. Straciła itemy, no wypadło z niej wszystko. Ale dobra, to już wszystko oddamy, czekaj, tepę Milka, czy lecę do niej? Jeśli oddamy jej z nawiązką. O, dobra, wróciła tu sporo, czekaj, bo mnie tu tepło, czekaj, Milka. Dobra, on jest znowu na tym swoim tym. Ja nie mogę, jaki tu jest młyn. Dobra, widzowie, nie wiem, nie uda nam się już bardziej strollować, bo tu jest za dużo ludzi i to jest po prostu niemożliwe do zrobienia. Więc widzowie, kończę w tym momencie odcinek, no niestety. Jak chcecie drugi odcinek strollowania Milki na serwerze, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i dajcie znać w komentarzach, jak moglibyśmy to zrobić. A my oczywiście bardzo chętnie to zrobimy, z tym, że trzeba będzie to zrobić w godzinach, kiedy wszyscy są w szkole, a nie wieczorem, jak są w domu i grają na serwerze. A wy również możecie zagrać na serwerze, tylko musicie wbić. Widajcie, kidowice.pl, serdecznie Hello. Zapraszam. Hello!